Dzisiaj dalej temat naprawy programatora od tego radmora, którym, o którym już były dwa odcinki. No i pokażę Wam mniej więcej, jakby na co można się natknąć podczas, podczas takich rutynowych napraw. Dzisiaj jestem w zupełnie innym pomieszczeniu serwisowym. Jest to jedno z wielu pomieszczeń, jakie mam. Dzisiaj jestem w pomieszczeniu, w którym dokonuje się drobnych napraw, wylutowywania elementów i a eee, tam są stacje lutownicze, rozlutownicze, gorące powietrze i tak dalej i tak dalej, więc dzisiaj trochę oświetlenie będzie inne LEDowe niestety jest i ja już widzę w aparacie, że e, strasznie mi to miga, mryga i tak dalej, więc nie wiem czy po zgraniu materiału e, na YouTube będzie widać ten efekt czy nie. No, jeśli będzie widać to przepraszam i w związku z tym jakby nie będę już więcej kręcił w tym pomieszczeniu, ale akurat dzisiaj wygodniej mi było tutaj e, stąd, bo, bo tutaj rozbieram akurat ten programator, tu będę go czyścił i tak dalej i tak dalej. Więc zasadniczo programator został rozebrany, może sobie tutaj ostrość ustawimy. No i stoją dęba wszystkie stroiki. No i teraz patentów na ich rozruszanie jest tyle ile osób no żaden się niestety nie chce ruszyć. Natomiast mój patent jest bardzo prosty. Ja wszystkie te elementy spsikam jakimś preparatem konserwująco, odrdzewiająco, penetrującym. Nie będę mówił nazwy, żeby nie było jakiejś kryptoreklamy, i zostawię na tam pół godziny czy ileś. I po tej pół godzinie będę próbował to rozruszać, i zobaczymy, czy to się uda. Jak do tej pory się udawało, mam nadzieję, że uda się i tym razem. Ja nie próbuję rozruszać tego na siłę, bo, bo, bo według mnie po prostu jest zbyt duże ryzyko uszkodzenia, a programatorów na rynku nie ma e, sprawnych. E, o czym się ostatnio boleśnie przekonałem. Potrzebowałem na szybko kupić części do programatora. Znalazłem na Allegro tani programator. Okazało się, że miał być w idealnym stanie, a taki nie był. Nawet nakręciłem o tym film, no ale tutaj mam, że tak powiem, sprzeczkę ze sprzedającym i na razie nie publikuję tego filmu, na którym. Dobitnie pokazałem w jakim stanie ten programator jest, więc taka rada, uważajcie na to, co kupujecie. Jak widać, sam się naciąłem, no ale zawierzyłem e, pozytywnym komentarzom. Dobra, nie, nie politykujemy, jedziemy dalej. Teraz zobaczcie, zobaczcie, co tutaj widać. Więc e, programator, że tak powiem, był zabezpieczony tutaj na wierzchu e, kawałkami papieru które miały za zadanie przykryć komorę potencjometru i nie dopuścić do powstawania wewnątrz zanieczyszczeń. No niestety po zerwaniu papierka klej został, wszystko się wysypało, rozsypało, więc trzeba będzie to wymyć, wyczyścić, nasmarować ścieżki, nasmarować ośki, oczywiście wyregulować i sprawdzić jak to działa. Tutaj Czym to wyczyścić? No ja powiem wam szczerze, mam tutaj taki zestaw nożyków introligatorsko-skrobaków, jak ja to mówię. No i pewnie sobie wybiorę jeden z nich i po prostu delikatnie będę to zeskrobywał. Potem, ewentualnie, delikatnie papierem ściernym doczyszczę, wymyję, wyczyszczę, nasmaruję i tak dalej. Co jeszcze w tym programatorze, że tak powiem, takiego jest? No, jak zwykle, niestety, niestety, ale jest problem z kółeczkami. E, patrzę, że zbliżenia lepszego chyba już mi się nie uda zrobić. Więc przynajmniej ostrość ustawię tutaj na te kółka. E, no i klasycznie co? Kółka popękane są. Nie wiem czy to będzie widać. Zaraz tutaj ustawimy ostrość. Są popękane tu w tych miejscach. E, Kółeczka. Niestety, ponieważ tych kółek nie ma, więc trzeba niestety próbować to delikatnie sklejać. No Jezu, tu jest aparat, a ja tutaj, tutaj ostrzę. Tu oczywiście jedno już odpadło od ośki. Trzeba będzie zweryfikować, czy ośki są proste. Ja już chyba widzę, że ta. Czy mi się wydawało? No powiem Wam szczerze, w tym świetle to mi się wydawało, że ona jest krzywa. I mam wrażenie, jakby delikatnie była krzywa. Jeśli ona jest skrzywiona, to będzie taki efekt, że w niektórych miejscach programator będzie mega nieprecyzyjny. Potem to zostanie, że tak powiem, zmierzone, ale też e, ciekawostka. Zobaczcie. Może tak zrobię, żebyście widzieli. Zobaczcie, ile tutaj jest takiego starego smaru. Wezmę coś, co będzie moim wskaźnikiem. Kurczę, no strasznie to migotanie widać w tym. Tu jest bardzo dużo smaru na tych ślizgaczach. No trzeba będzie to oczywiście wymyć, wyczyścić. Te blaszki z jednej strony stykają się z, ze ślizgiem w programatorze, a tu z drugiej strony przychodzi ośka. O tutaj. I to musi, że tak powiem, bardzo ładnie sprężynować. Ja może pokażę Wam, bo nie wiem, czy wszyscy, którzy kiedyś tam oglądali mój program o programatorze, wiedzą, jak, jak to działa. Więc zasadniczo tak. Zaraz zobaczmy znowu ostrość. Ta część ślizga się po ślizgu potencjometru, a tu ta, ta mała blaszka, którą tutaj widać, musi dotykać do ośki. Więc ta oś po pierwsze nie może być zaśniedziała, żeby potencjometr nie trzeszczał, po drugie musi być czysta. E, no i w programatorze, tym, który kupiłem, ktoś po prostu zalał to y, zwykłym, y, chyba olejem y, jakimś tam maszynowym, ewentualnie silikonowym więc to było wszystko brudne, tłuste. Y, oś no list był wyczyszczony, więc. Z tym smarowaniem tej ośki jest, że tak powiem na dwoje babka wróżyła, niektórzy smarują, niektórzy nie, ważne żeby oś nie była zaśniedziała, żeby ten drucik, ta wypustka po ośce przesuwała się oczywiście gładko, ale też jakby no, styk był elektryczny no maksymalnie dobry jaki może być, więc... To wszystko, jak to, tak jak tutaj widać, pójdzie do, do wymycia, wyczyszczenia. Ostrość tym razem zrobimy tutaj. No i potem, jak już programator zostanie wyczyszczony, zacznę go składać. Wyczyszczony, wymyty. Przesmarujemy to, co trzeba, czyli tutaj. Tutaj te ośki, ośki stroików. I tutaj też, jeśli chodzi o te ośki stroików. Jeśli ktoś... Z Was pamięta stare zamierzchłe czasy, jak to kiedyś było, to możecie mi napisać, z jakim oporem te ośki się kręciły. Co mam na myśli? Zasadniczo, tak jak wszyscy, którzy pamiętają stare czasy, kieszenie w radiomagnetofonach plus ramienia wind w gramofonach. Były smarowane odpowiednimi smarami. Część z nich ogólnie nazywała się smary spowalniające. Jak każdy wie, smary poza kilkoma parametrami mają tak zwaną lepkość, gęstość czyli mówiąc krótko, czym gęstszy smar, tym tak jakby będzie dawał większy opór elementom, na który zostanie, że tak powiem, nałożony. Też tym trudniej go będzie, że tak powiem, z miejsc smarowanych wymyć, wyczyścić, nie będzie miał tendencji do odpadania, będzie się bardziej lepił, kleił, jeśli można tak powiedzieć, czyli w jakimś tam dłuższej perspektywie będzie, będzie miał no, lepsze właściwości smarne, bo po prostu nie zostanie wypłukany, czy, czy wyrzucony grawitacyjnie itd., itd. No i teraz wracając na no, szybko do smarów. Czytając dokumentację od starych odbiorników różnych różnego rodzaju, jeśli chodzi o nasz polski sprzęt, tam często pojawiało się kilka rodzajów smarów, natomiast ciężko znaleźć odpowiedniki współczesne. Do czego dążę? Obecnie, obecnie do smarowania takich elementów są tak zwane uniwersalne smary silikonowo. Zaraz wam pokażę silikon plus tefro, teflon, na przykład o tego typu smar. To jest to biały smar. On jest uniwersalny, więc można go stosować, że tak powiem, do i do plastików, i do części metalowych, i tak dalej, i tak dalej. Ale on nie jest za gęsty, więc jeśli zostaną rozebrane te te pokrętła od stroików i zostanie to nasmarowane, to one będą chodziły ładnie, czysto, precyzyjnie. Tamten smar, który pokazywałem, jest odporny na Działanie czasu, więc on się nie zestali tak jak ten tutaj, zobaczcie ten To w zasadzie jest Gęsta masa o. Stał się Ciałem stałym Jakieś tam rozpuszczalniki przez te kilkadziesiąt lat z niego odparowały No i oczywiście nie spełnia swoich yy, zadań, więc yy, Zasadniczo tamten smar jest smarem no nazwijmy to dosyć rzadkim, jeśli można tak powiedzieć. Chociażby w, w porównaniu do zwykłego tam naszego MLT czy, czy, czy jakiegoś tam Tawotu, Towotu, różnie to mówią. Więc, więc do tej pory smarowałem takim smarem, ale ostatnio, ostatnio znalazłem smar zresztą u siebie w pracy dedykowany do układów próżniowych. I to jest tak gęsty smar, jak go może w, w, w którymś z odcinków Wam pokażę, że myślę, że nawet by się nadawał elegancko jako smart tłumiący do mechanizmów windowych chociażby. E, dlaczego wspominam o tych smarach? E, mimo wielu lat, no nie, odejdziemy na chwilę od, od tego programatora, bo myślę, że tutaj jeśli chodzi o ten programator, to już w zasadzie wszystko zostało powiedziane, co trzeba będzie z nim zrobić. Rezultaty zobaczycie w kolejnym odcinku. Natomiast jeśli chodzi o E, o te smary to jest tak, że e, nie wiem dlaczego, ale ludzie, którzy pracowali w, w dawnych zakładach różnych, e, czy tu Diora, czy Radmor, czy, czy innych, e, nie podzielili się swoją wiedzą, jeśli chodzi o e, właśnie te tak zwane e, głupie smary i do tej pory tak naprawdę nikt nie wie, jaką specyfikację miał smar do chociażby ten spowalniający do do mechanizmów wind czy kieszeni radiomagnetofonowych, tak samo tak zwany smar biały. Wszyscy ci, którzy kiedyś siedzieli też troszkę w magnetowidach, wiedzą, że ośki w magnetowidach były smarowane właśnie takim smarem białym, no mniej więcej podobnym do, do, do tego, ale to nie jest dokładnie ten smar. Generalnie tamten smar był dedykowany właśnie do, do połączeń plastik-plastik. Szukałem trochę w sieci, znalazłem ten smart dostępny oczywiście na świecie, ale powiem Wam szczerze, e, chyba najmniejszą e, ilość to chyba beczka 200-litrowa czy, czy coś takiego. Natomiast nie znalazłem jego karty charakterystyki, nie wiem z czego to wynika. E, kiedyś jeszcze za e, kilka ładnych lat temu. Normalnie można było właśnie e, kupić, e, chociaż to nie było łatwe oczywiście, no ale były, były, były te smary. E, pojawiły się na krótko, nazywał się chyba to smar biały do połączeń plastik-plastik i można było bezproblemowo go kupić. E, nagle w pewnym momencie e, całkowicie zniknęły z rynku, no i zamiast niego pojawił się ten smar e, Silicon Plus Teflon. E, aczkolwiek, e, tak jak popatrzymy tutaj na zastosowanie, to tak jak powiedziałem, że no. Niby jest magnetofony, magnetowidy, kserokopiarki, skanery, drukarki laserowe, drukarki atramentowe i głowe. Urządzenia pracujące w skrajnych warunkach. O, zobaczcie, nawet. Przebadany przez Instytut Chemii Przemysłowej w, w Warszawie. E, bardzo często bywam w tym Instytucie Chemii Przemysłowej, serwisuję u nich różnego rodzaju przyrządy, aparaturę laboratoryjną, techniczną itd. itd. Także e, jak miło, że tak powiem, e, zobaczyć coś, co, co człowiek e, jakby naocznie e, zobaczył i doświadczył. E, kończąc temat smarów, bo się rozgadałem oczywiście jak zwykle. Jeśli ktoś z Was ma gdzieś jakąś informację o tych typowych, właśnie tak zwanych, czy białych smarach, czy spowalniających, to prosiłbym Was o, o pomoc, bo mm, na rynku można kupić chociażby tak zwane smary spowalniające do opadania e, ramion w, w gramofonach. Natomiast powiem Wam szczerze, że ceny, jakie te smary osiągają, to jest po prostu jakaś totalna astronomia. Gdzie dosłownie, nie wiem, tam 2-3 ml tego smaru kosztuje majątek. Oczywiście to wystarczy na posmarowanie jednego ramienia, czy tam nawet dwóch, czy trzech. Natomiast no, cena to jest straszna cena. A kilkukrotnie widziałem na elektrodzie posty ludzi, gdzie pytali się, jakie mają właściwości te smary, czy chociażby spowalniające, czy te od magnetowidów, tak zwanych. E, gdzie można je kupić, e, w jakichś tam rozsądnych pieniądzach? I powiem Wam szczerze, że no, nigdzie nie doczytałem rzetelnej, właśnie, informacji na temat, jakie były te smary, jakie są zamienniki w Polsce czy za granicą, gdzie ewentualnie je można kupić. E, no nie wiem, wydaje się, że w XXI wieku, w dobie internetu, tego typu informacje nie powinny być problemem, no ale. Ale jakby wygląda na to, że nie wiem, czy ci ludzie nie chcą się dzielić tą wiedzą, albo czasami w środowisku elektroników jest jakiś ta, jakaś tam zawiść, więc, więc nie wiem. Także jeśli macie te informacje, to Was poproszę. Jeśli osoba, która udostępni mi tą informację, zgodzi się, żeby ją dalej gdzieś tam rozpowszechnić, to ja jestem za tym, bo jak widzicie, ja po to odkręcę te filmy, żeby pewnym ludziom pomóc, pewne mity obalać. Pewne rzeczy, że tak powiem, prostować, pokazywać, co można, co nie można. Oczywiście, tak jak wielokrotnie mówiłem, jestem albo raczej nie jestem nieomylny, czyli zdarzają mi się wpadki, zdarzają mi się błędy. I teraz, a propos błędów, zobaczycie w następnym odcinku o Adamie, jakie dwa babole strzeliłem, techniczne, tak zwane i jak w pewnym momencie e, powiedziałem, taką dosyć dużą głupotę, e, a tą głupotę jakby zweryfikujemy przy pomocy wobuloskopu i tak dalej, tam kilka łapek w dół się pojawiło, bo e, wynika to z tego, że rzeczywiście ktoś uważnie oglądał i wyłapał moje błędy, natomiast e, ja jestem w stanie zawsze się przyznać e, przy, do błędu i taki film powstanie i pokażę Wam dlaczego Zrobiłem błąd w jakim miejscu i, i z czego on wynikał. Zasadniczo, tak jak mówiłem wcześniej, akurat nie wpatrywałem się w schemat głowicy w tamtym odbiorniku, a ona zdecydowanie różni się od tych rad morowych, które najczęściej robię, i tam zrobiłem błąd teoretyczno, że tak powiem, praktyczny, ale o wszystkim dowiecie się w kolejnym odcinku. Także, tak jak powiedziałem, programator do mycia, do czyszczenia, do przesmarowania, do złożenia, do wyregulowania, do posklejania ośki z kółeczkami. Wbrew pozorom to jest sporo pracy. Jeśli komuś się wydaje, że to tam w 10 minut, 15 można zrobić, to, to, to przynajmniej ja tego nie jestem w stanie tak szybko rozrobić, więc zobaczymy, jaki będzie wynik końcowy. Czy on będzie w miarę precyzyjnie stroił, czy, czy niezbyt precyzyjnie. Ale tak jak Wam powiedziałem, programatory według mnie to jest pięta Hillesowa Radmorów. I ponieważ ja jestem perfekcjonistą, to twierdzę, że jeszcze nie spotkałem się z programatorem idealnym, takim do którego nie miałbym żadnych zastrzeżeń. Oczywiście zastrzeżenia typu, że nie wiem, stroiki mają na dole, bo na dole możemy 3 V wyregulować tylko i wyłącznie dla dla e, tego najgorszego stroika tak zwanego, czyli dla jednego będzie to 3 V, dla drugiego 28, e, więc to akurat wynika z rzutu parametrów i tego się nie czepiam, dlatego ustawiamy zawsze niżej niż 3V i wyżej niż 25V. E, natomiast, natomiast to strojenie nie jest takie, jakie na przykład w zachodnich sprzętach, gdzie też przestrajało się napięciowo głowice no te strojki tak jak powiedziałem no nie wiem czym to inaczej rozwiązał e, jeśli chodzi od strony technicznej ale spróbowałbym jakieś jakieś nie wiem może bardziej precyzyjne rezystory nastawne e, być może jakąś inną przekładnię ja się zastanawiałem nad tym jak to przerobić i generalnie mam pomysł jak to zrobić e, żeby było dobrze ale ja jestem zwolennikiem, że tak powiem, za e, zachowania sprzętów w oryginale, na tyle na ile to się oczywiście da i uda, bo nie wszystko można. E, no, wymiana kondensatorów wiadomo, że już nie, m, nie powoduje zachowania w oryginalności. Natomiast, natomiast no, uważam, że trzeba jakby w miarę dobrze na tyle na ile się da programator po prostu zregenerować. I jaki będzie, no to taki będzie. Na pewno będzie lepszy niż, niż był przed rozpoczęciem napraw. Natomiast, tak jak mówię, jeszcze idealnego programatora nie spotkałem. Ale oby to się zmieniło, dlatego, tak jak powiedziałem, też z ciekawości, zakupiłem tam. Od kogoś programator, który, tak jak powiedziałem, miał być w 100% sprawny po przeglądzie, nie trzeszczący, niestety rzeczywistość jest inna. Mam jako dowód film nagrany. Ja go, tak jak powiedziałem, nie pro, na razie nie publikuję, bo tam jest ostra dyskusja poprzez Allegro. Natomiast, natomiast myślę, że w pewnym momencie zostanie opublikowany. żeby wam pokazać na co zwracać uwagę. Dobra. Nagadałem się, aż mi tchu zabrakło. W kolejnym odcinku będziemy przyznawać się do błędu, jeśli chodzi o Adama. Będę prostował pewne rzeczy, pokazywał, tłumaczył. Zobaczymy, jaki jest efekt prac. I tak jeszcze, zanim opublikuję tamten odcinek, to jeśli ktoś z Was ma dostęp do dokumentacji teoretycznej, jeśli chodzi o parametry od Radiobudzika Adam, to bym bardzo prosił o Przysłanie chociażby nawet krótkiego opisu, chodzi mi o czułość. Ten Adam, który jest u mnie, jego czułość po przestrojeniu jest, że tak powiem, taka bardzo mocno średnio jeża. Na Natomiast poszukałem trochę informacji w sieci i okazuje się, że dużo rzeczy, jeśli chodzi o parametry techniczne, znalazłem. Natomiast czegoś takiego jak czułość, no nigdzie nie została podana. A bardzo mnie to ciekawi, bo. Nie wiem, czy ja jestem taki tępy i, i mam problem ze strojeniem, bo na, na stacjach, które są, nazwijmy to, u mnie dosyć silne, to wszystko działa bardzo ładnie. Natomiast, tak jak Wam wielokrotnie mówiłem, mieszkam, że tak powiem, na Zadupiu i tylko dobrej jakości odbiorniki, bardzo czułe, u mnie działają bardzo dobrze. Radiowe, ale mówię o działaniu na kawałku drutu na antenie zewnętrznej wszystkie działają w miarę dobrze chociaż są różnice natomiast jakby sprzęty które ja przystrajam staram się zrobić tak żeby właśnie na kawałku drutu działały bardzo dobrze więc Adam na kawałku drutu działa akceptowalnie ale to nie jest to co chciałbym żeby było Dobra, bo rozgadałem się jak zwykle, kończymy ten temat, pokażę Wam potem efekt pra prac końcowych do następnego.